Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Enscape'a, czyli silnik renderujący, który już kiedyś pokazywałem, ale nigdy z niego wcześniej nie zacząłem tak korzystać na poważnie, ale od jakiegoś czasu korzystam z niego po prostu ciągle. Jest to trochę co innego niż V-Ray, ale uważam, że patrząc na obrazki, które tworzymy, często nie wymagają takiej dokładności, jaką oferuje nam V-Ray i czasem warto skorzystać sobie z Enscape'a. Dodatkowo ten Enscape posiada wersję taką testową, kiedyś to było 30 chyba dni, teraz ona się skróciła i jest teraz dość krótka, więc jeśli będziecie próbować, to sugeruję tak jakby przewidzieć ten czas wolny, który Wam będzie potrzebny do przetestowania. Mam otwarty plik jakiegoś projektu mieszkania i chciałbym pokazać, jak to działa. Odpalamy sobie Enscape'a, czyli klikamy na ikonę Start Enscape i czekamy. Wyskakuje nam okno, w którym mamy całą nawigację tego programu. I główną różnicą Enscape'a od V-Ray'a jest to, że jest to silnik renderujący, który renderuje w czasie rzeczywistym i jest ten render nie jest tak precyzyjny, jakbyśmy mogli osiągnąć w V-Ray'u. I możemy też już w trakcie tego renderowania sobie poruszać się po naszym modelu i dodatkowo też zmieniać pewne ustawienia, które będziemy widzieć sobie cały czas. Cała nawigacja w tym silniku sprowadza się do kilku klawiszy. Sugeruję sobie co jakiś czas włączać tą ikonę z helpem, która nam pokaże, w jaki sposób się poruszać w tym programie. I jak już widzimy, że mamy podstawowe przyciski, które będą nas tak jakby nawigowały w tym oknie. I poruszanie się odbywa się klawiszami WASD, czyli dokładnie tak jak w grach komputerowych, możemy sobie chodzić. Spacją przełączamy sobie latanie, czyli możemy sobie podlecieć pod sufit. Jak kliknę na spację, to ta postać spada. Czyli przełącza mi się to na nogi i wtedy mamy poziom oczu człowieka. Klikając na kursor, na lewy przycisk myszy, możemy sobie patrzeć naokoło, a klikając na lewy mamy, na prawy mamy orbitowanie dookoła. Z kółki możemy sobie zoomować i oddalać. Dwuklik nas teleportuje w miejsce, w którym klikniemy. I to jest chyba podstawa. Zmiana pory dnia polega na kliknięciu na trzymaniu przycisku Shift i prawym klawiszu, który pozwoli nam zmieniać godziny. I możemy wtedy ustawić słońce od zachodu. I też mamy tu zaawansowane przyciski, które możemy sobie chwilowo po prostu darować. Uważam, że podstawowa ta pierwsza część jest wystarczająca, żeby sobie już się nawigować. Jeśli zastanawiacie się, czy na waszym komputerze tego typu silnik odpali, to różnicą tego silnika od V-Ray'a jest to, że odpala się to na karcie graficznej, czyli musimy posiadać dobrą kartę graficzną. Ja sugeruję korzystać z kart graficznych NVIDIA, ponieważ w moim doświadczeniu to zawsze najlepiej działało i jeśli posiadamy kartę GTX, to jest to możliwe do odpalenia, tak jakby są określone minimalne wymagania tej karty graficznej, ale zachęcam też posiadanie, zdobyć sobie kart RTX, która renderuje te wizualizacje jeszcze lepiej. I ja aktualnie jestem na karcie GTX 1080 Titanium, a odpalam co jakiś czas sobie to na karcie 3080 Titanium i wtedy mam ten obraz bardziej wyraźny i oczywiście szybciej to się robi i też jest lepsza jakość tych obrazów, ponieważ odbicia są lepsze, są też drobne cienie lepsze i mój workflow aktualnie wygląda tak, że zazwyczaj i tak siedzę na tym GTX-ie, ale jak chcę zapisać te obrazy, to sobie włączam komputer z kartą RTX i na niej to renderuję. Zaletą tego renderowania w czasie rzeczywistym jest to, że wszystkie wprowadzane zmiany widzimy na żywo. Od wersji chyba 3.4 wprowadzili taką możliwość posiadania okna z tym renderem na wierzchu wszystkich aplikacji. Czyli jeśli sobie
będę modyfikował coś albo dodam jakąś bryłę w SketchUpie, to ona będzie się aktualizowała. I zauważcie, że to działa dosłownie. Mogę sobie rysować, wytłaczać, pobierać właściwości materiałów i nadawać na to. I to się aktualizuje. Też widzimy po prostu to od razu. Kolejna rzecz, która też działa od razu, to jest usuwanie i zmiana materiałów. Więc mogę sobie wybrać materiał drewna i mogę mu zmienić na przykład kolor. I to drewno nam też się zmienia wszędzie, pod warunkiem, że jest dokładnie to samo drewno, bo na przykład widzę, że na krzesłach jest to inne drewno, ale oczywiście jakby się tak zdarzyło, możemy wybrać opcję Material Replacer i na przykład zamienić. To jest dodatek od TomToma, który jest darmowy i sugeruje sobie, jak ktoś ma jakieś duże ilości materiałów w projektach, to ten dodatek też sobie zainstalować, bo jest bardzo pomocny. Oczywiście sobie teraz cofnę te zmiany i pokażę jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się, że jest bardzo fajna. To jest to, że Enscape czyta właściwości materiałów z nazw. I widzimy po lewej stronie szafki, które mają połyskliwy materiał. A wszystko dlatego, że mają w nazwie dopisany plastik. Jeśli usunę ten plastik, to się zrobią bardziej matowe. Jeśli dopiszę polished, to się zrobią polerowane i będzie nawet się coś odbijało. Właśnie w przypadku kart graficznych GTX czasami te odbicia są oszukane i niepoprawne, a w przypadku kart graficznych RTX są one bardziej precyzyjne. I te nazwy sobie można odczytać w dokumentacji Enscape'a, bo jest ich dosłownie kilka. Ale może nawet pokażę. Wpiszemy z powrotem plastik. Stworzymy tutaj na stole jakąś brylkę, na którą nadamy materiał, który nazwiemy na przykład woda. I oczywiście wszystkie nazwy powinny być w języku angielskim. Stworzymy z tego grupę, wybierzemy sobie wiaderko, nadamy kolor, zmienimy kolor na jakiś bardziej neutralny i wpiszemy water. I zobaczcie, oczywiście może to nie jest najlepszy sposób prezentowania, bo ta woda jest prawie niewidoczna, ale jakbyśmy tego typu obiekt, wejdę w edycję, zmodyfikowali w tym miejscu, to zobaczcie, że ta woda się tworzy. Jest już bardziej widoczna. Oczywiście nie jest to może najlepsza sytuacja, bo nie ma czemu się odbijać i to jest tak bardzo sztucznie zrobione, raczej zatopienie mieszkania z tym materiałem, ale musicie mi w tym przypadku wierzyć albo spróbować zrobić na zewnątrz basen. Ale oprócz tego, że czytamy właściwości materiałów i robimy im odbicia lub jakieś inne sztuczki, to dokładnie tak samo możemy tworzyć materiały, które są na przykład dodatkową geometrią. Jak sobie dopiszę gras, to zobaczcie, że tworzy mi się coś trójwymiarowego, czyli dodaje się trawa. Jest to trawa bardzo uproszczona, bo to są płaszczyzny z teksturą, ale uwierzcie, że w dużo przypadkach tego typu trawa się spisuje bardzo dobrze. Dodatkowo ta trawa może sobie czytać właściwości tekstur, czyli jakbyśmy mieli na przykład landscaping, nawet jakąś taką szaloną teksturę i byśmy tutaj wpisali grass, to zobaczcie, że ta trawa będzie miała kolor z tej tekstury, czyli moglibyśmy skorzystać z jakichś tekstur wegetacji, dopisać grass i ta trawa już się pojawi. Oczywiście całą zaletą tego jest to, że działa to bardzo szybko. I taką trawę, jakbyśmy chcieli renderować jako rzeczywistą geometrię w jakichś bardziej dokładnych silnikach do renderowania, to pewnie mielibyśmy z tym kłopot. Ale oczywiście wynik byłby pewnie lepszy. Ale dobra, żeby nie przyciągać tego, to żeby zapisać taki obraz,
wystarczy sobie kliknąć na zębatkę, przepraszam, jednak nie na zębatkę, a na to oko. Tu wybierzemy ostatnią zakładkę Output i tu wybierzemy wielkość samego rendera. W tym przypadku jako takie testowe sugeruję zostawić sobie jako Ultra HD. W przypadku takich produkcyjnych to nawet sugeruję sobie zwiększyć do 7500. Zamykamy to i tu szukamy ikony. Zapisz render i to jest screenshot i możemy albo skorzystać z przycisków skrótu klawiszowego, tutaj jest podpowiedź Shift F11, ja zazwyczaj z tego korzystam, albo klikamy na tą ikonę. Jak klikniemy na tą ikonę, wyskakuje nam folder, gdzie mamy zapisany ten plik i klikamy sobie zapisz. Wyskakuje nam taki pasek postępu, który pokazuje, jak szybko to się renderuje. Po zapisaniu tego otwieramy sobie folder z tym obrazkiem i widzimy, że mam tutaj kilka plików SketchUpowych oraz ten jeden zapisany render. Widzę, że mam dość wybrane duże linie, czyli na krawędziach stworzyły mi się dość grube linie. I zobaczcie, że jak klikam sobie oczko, mogę sobie te linie zmniejszyć na przykład do 5%. To jest outlines w pierwszej zakładce. Też można sobie tutaj zmienić, czy chcemy mieć ekspozycję jaśniej, ciemniej. Myślę, że tego typu rzeczy to już w kolejnych filmach to opowiem. Ale też jest głębia ostrości z automatycznym autofokusem albo też ręcznym. W tym przypadku wybiorę, że nie mamy głębi ostrości. Outline zmieniony na 5. Klikamy, zamykamy to okienko i zapisujemy sobie jeszcze raz taki render. Te wszystkie rendery zapisują nam się z kolejnym nazwą pliku i to jest nazwa pliku Enscape, data oraz godzina i chyba minuty. Też nie musimy tego jakoś nazywać. I zobaczcie, ten obraz w moim przekonaniu jest bardzo ładny i jakbyśmy chcieli tego typu obraz osiągnąć w jakichś innych silnikach renderujących, to byśmy musieli się trochę postarać bardziej. To będzie tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym silniku renderującym. Oczywiście zachęcam do spróbowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.